Jeżeli szukacie monet do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności, to zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie Jacob macie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku Drogi do Chwały na moim kanale. Moi drodzy, mamy 10 punktów w drugiej lidze i zbliżamy się wielkimi krokami, miejmy nadzieję, do Ligi Pierwszej. Zanim zaczniemy, moi drodzy, chciałbym tylko parę rzeczy powiedzieć, a raczej jedną. Słuchajcie, zbliża się teraz dla mnie bardzo ważny okres, te 2 tygodnie, 3 prawie. Jest to sesja na uczelni mojej, także od razu mówię, że jeżeli będzie pojawiało się mniej filmów, to właśnie z tego powodu. Jeżeli jesteście ludźmi, którzy oglądają moje odcinki i zobaczycie takie pytanie, że ktoś powiedział, dlaczego Jacob tak mało wrzuca, albo kiedy następny film, po prostu odpowiedzcie proszę, że ma teraz sesję, bo nie jestem w stanie na każde odpowiedzi dawać, no nie, na każde pytanie dawać odpowiedzi, także jeżeli wspomnicie o tym, jeżeli będzie się pytał, to będzie mi miło. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że dzisiaj 3 zwycięstwa nam wpadną, moi drodzy. Mamy obecnie, tak jak mówiłem, 10 punktów. Mamy dobry skład. 2 dobre składy tak naprawdę. Dumbia oraz Remi z Vargasem przewodzą tak naprawdę im. I co mogę powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy kolejne spotkanie. Zobaczmy, wszyscy są wypoczęci, wszyscy mają kontrakty, wszyscy są bez kontuzji i o to właśnie chodzi. No dobra, no to mamy pierwszego przeciwnika, 81 ocena, 100% zgrania i jest to skład BPL, koszta, Remi. No Remi go się boję, bo sam wiem, do czego jest zdolny. Bardzo dużo Chelsea zawodników, no i Mangala z De Gea, bo podobny skład. Vargas, z daleka Vargas sprawił problemy. Ale co z tego, jak ciągle siedzimy na naszej połowie i tutaj teraz Diego Costa ma naprawdę dobrą okazję, to jest bramka. 1-0, niestety, przegrywamy. Taka głupia akcja, taka znikąd, przez moje głupie podania, nie wiem w ogóle jak one powstały i przegrywamy 1-0. No, moi drodzy, nasz przeciwnik ma dużo strzałów, ale padały one zewsząd praktycznie. Ta jedna statystyka, czyli jeden strzał na bramkę, mamy taką samą, no i... No ale ciężki, naprawdę ciężki mecz, nie potrafię w ogóle się przebić do bramki naszego właśnie przeciwnika. O, Kabela i to jest 1-1. Tak, nie chciałem podawać, bo przeciwnik tylko tego oczekiwał. A tutaj nasz środkowy pomocnik ofensywy świetnie znalazł się w sytuacji praktycznie sam na sam. Jedynie tutaj troszeczkę przeszkadzał mu jej Mangala, no ale De Gea no praktycznie się nie ruszył. 1-1 i takich akcji niespodziewanych potrzebujemy więcej. Jakim cudem De Gea to obronił. Nie wiem, czemu została taka dziura tam. Tego Costa trafia. Vargas wychodzi na sytuację sam na sam. Vargas nie trafia w takiej sytuacji. Akurat fajna akcja szła, no ale co zrobić? Przegrywamy 2-1. Nie powiem, żeby przeciwnik zasłużył, bo praktycznie od kiedy strzelił drugą bramkę, tylko ja atakowałem. Nie miałem troszkę szczęścia, no ale to jest piłka nożna. Tutaj nie zawsze wygrywa. Znaczy wynik, nie wiem, sprawiedliwy, nie będę się tłumaczył. 2-1 przegrywamy i czas na kolejne spotkanie. Czas na drugie spotkanie. Oczywiście nasz skład DDC2 z Dubią, Kalu, De Bruyne, który gra niesamowicie, ma 10 bramek w 11 spotkaniach, Kalu 12 bramek w 11 spotkaniach, no i ten najlepszy, 18 bramek w 11 spotkaniach, Dumbia. Mam nadzieję, że oni dzisiaj nas poniosą ku zwycięstwu. Potrzebujemy tych 13 punktów na naszym koncie, żeby do 18 potem no mieć troszeczkę łatwiej, prawda? No dobra, mamy kolejnego przeciwnika, moi drodzy. Ale mam wrażenie, że będzie to dobry przeciwnik. Tak, BPL. Bundesliga, przepraszam. No tak, Robben. Jak on Robben, to ja Dumbia, proszę bardzo, 1-1. Ładna wymiana podań Kalu. Kalu, no Son, Kalu zdążył podać do Sona, zauważył go tam. No i w 8 minucie prowadzimy 2-1, ładna akcja zespołowa przede wszystkim. Ta bramka jest, no daj nam prowadzenie, ładnie to wszystko wyszło. O, ładne podanie do Lewandowskiego, no i 2-2. Te różne to są dziwne czasem w tej FIFA. Czasem mogą wchodzić żaden, czasem wszystkie i... No nie wiadomo, co tu się teraz stanie. No właśnie, o tym mówiłem. No i nagle bramkarz. Znaczy nagle Lewandowski wygrywa bez problemu główkę. Skacze jak popieprzony do góry, no i tak oto przegrywamy 3-2.
4-2. No serio, taka bramka. Pięć, trzy. Kevin De Bruyne. No nie wierzę w to po prostu. Jakie bramki tu padają. A. Kolejny strzał, który wpada. No. Jak on będzie miał więcej niż 7 strzałów, to przysięgam, będę się śmiał w takim razie. Kolejna bramka, no. Je, wytłumaczcie mi, jakim cudem to tak pada. Gościu miał 7 celnych strzałów i 8 bramek. To chyba mówi wszystko. Moi drodzy, teraz żeby przejść dalej do pierwszej ligi, muszę wygrać wszystkie 3 spotkania, jakie zostały. Czy to jest możliwe? Dzisiaj będzie bonusowo 3 spotkania, bo sam jestem ciekawy, czy to w ogóle ma jeszcze szansę powodzenia. No jeżeli nie, no to wtedy zaczniemy po raz kolejny drugi sezon. Na pewno będą wtedy, nie wiem, czy zostanę przy formie na żywo, czy może wtedy będę grał tak długo. No druga liga już nie jest prostą ligą. No wyszło dobrze, wygrywaliśmy 3, znaczy mieliśmy 3-1-1, no i nagle mamy 3-1-3. Jak wcześniej były 2 mecze, które udało się bez problemu wygrać, tak teraz były 2 mecze, które po prostu mnie załamały w pewien sposób. Więc daję jeszcze raz szansę DDC 1, czyli składu BPL, no i może on odnowi nasz szans. Jeżeli się uda teraz wygrać, to w następnym odcinku wszystko się rozwiąże. Musimy wygrać 2, teraz 3 spotkania pod rząd, no a to proste nie jest. Ocena 77, Zozo Mao. Ale ocena 77 tylko dlatego, ponieważ ma brązowych zawodników na ławce. No tak czy inaczej, Schürrle, Sanchez, Diego Costa, Touré, Fernandinho, Ramirez. No nie, serio, jakim cudem się mój obrońca minął z... Co to Ramirez był? Popatrzcie na to. Hop, obok niego. Oj, tam piłka leci z drugiej strony, to ja pobiegnę z drugiej, pozwolisz. Co za debilizm. Tu. No nie. Nie, nie, po prostu nie wierzę, co to się dzieje. FIFA. Rzuciłem się dobrze, ale i tak nie trafił. Znaczy DHA nie potrafi tego zrobić. Remi. Remi jest, 2-1, ładna akcja. To długie podanie, nie wiem kto je posłał, ale było ważne. 35 minuta, 2-1. I jest, 2-2. Czy to był Matic? To jest chyba Matic, moi drodzy. W idealnym momencie pokazał się, znalazł, no i główka sprawiła, że wyrównujemy to spotkanie. Schürrle ładnie postanowił iść do samego końca, dośrodkowanie, no i ten wygrywa tutaj. Petr Cech nic nie miał do gadania i to mnie bardzo cieszy, 2-2. Vargas 3-2. Byłem przekonany, że ta akcja jest już zepsuta, gdy tylko Vargasem skręciłem i praktycznie przestraszyłem się Petra Czecha, ale ten pokazał się z idealnej strony, moi drodzy, i wracamy do gry. 3-2, prowadzimy w 49 minucie. Cabella 4-2. Tak jest. Nie. Schürrle i broni, wybijamy głową. Idealnie. Jakim cudem ta piłka jest wciąż pod nogami Schürrle? Wytłumaczcie mi to, 3 razy mu odebrałem piłkę i 3 razy ta piłka nie została wybita, chociaż naciskałem za każdym razem. Jak ta gra działa? Ładnie, Remi, proszę cię, Remi na 5-3. No i moi drodzy, kończy się to spotkanie naszym zwycięstwem, 5-3. Nie powiem, żeby było to łatwe i przyjemne zwycięstwo. Musieliśmy się dużo namęczyć, żeby osiągnąć ten wynik, ale się udało i to jest najważniejsze. Dlatego w przyszłym odcinku okaże się dosłownie wszystko. 2 mecze do końca i 2 mecze nam potrzebne są, by awansować do kolejnej ligi. Czy się to uda? A dokładnie do ligi pierwszej oczywiście. Czy się to uda? Zobaczymy. Tak jak mówiłem, mam rekord obecnie 48-17, jeżeli chodzi o stosunek zwycięstw do porażek. 13 punktów w drugiej lidze, 2 mecze do końca. Przewidywana ilość punktów 15. Ale czy uda się wygrać te 2 spotkania i dotrzeć do wymarzonej pierwszej ligi? Zobaczymy. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pomimo tego, że no
zaczęliśmy źle, było fatalnie i w końcu wygraliśmy. Mam nadzieję, że wam się podobał, no i do usłyszenia kolejnym razem w Drodze do Chwały. Pamiętajcie, że teraz będzie troszeczkę mniej filmików, ale potem wracamy z kopyta. Także trzymajcie się i na razie.